Pomocy! Nie wiem, jaki to czas. Część siódma. Zastanówmy się, jak sobie tak gdybać, jak powiedzieć, być może będę mogła ci pomóc. Nie wiem na ten moment, ale zależy od wielu rzeczy, prawda? Natomiast wydaje mi się, że jest taka opcja, że będę mogła ci pomóc jutro. Oczywiście możesz powiedzieć i powiedz tak zupełnie śmiało, maybe tomorrow I'll help you. This is perfectly fine. I zawsze powtarzam, nie bój się mówić prosto, jeśli nawet myślisz, że to jest zbyt prosto, nie wiem, nie istnieje coś takiego, mów sobie prosto, nie ma sprawy, bylebyś mówił, mówiła. A teraz opcja ciut trudniejsza z czasownikiem modalnym. Możesz tego użyć zamiast maybe, czyli to będzie czasownik may lub might. I might help you tomorrow. I might help you tomorrow. I may help you tomorrow. I might be able to help you tomorrow. O, to jest jeszcze fajniejsze. I might be able to help you tomorrow. I might be able to visit you tomorrow. Or I might be able to come round tomorrow. I might be able to call her tomorrow. I might be able to respond to that emails later on. Make your own sentence, put it in the comments. See you next time. Bye-bye.